No, dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny dzień zbierania żyta. Dzisiaj wyruszyliśmy o 13 dopiero, bo był wymieniany olej w sieczkarni. Serwis z Percoza był, klimatyzację robił. No i ogólnie tak, te czwórka jest nabita, bo nie było gazu. Tutaj w tym był gaz, ale osuszacz jest do wymiany. Ogólnie jest tak, że jak rano się go włączy, to dopóki go się nie zgasi, to chodzi klima. Także teraz nie trzeba go, będzie, nie można go gasić, bo klima przestanie działać, a jak tutaj klima przestanie działać, to jest koszmar. No i w Fordzie 8830 jest nieszczelny układ, także tam trzeba najpierw uszczelnić i tam jest jeszcze, z tego co zrozumiałem, na stary jakiś tam gaz. Także tam trzeba trochę przerabiać, żeby była klima w tym Fordzie. Także no. A w sieczkarni było szczelne, było wszystko ten, tylko no, tam elektrykę trzeba zrobić, żeby to wszystko chodziło, bo na krótko jak się weźmie, to chodzi, ale tam trzeba no, ten przyłącznik, termostat zrobić, bo na razie to jest wszystko takie niedopracowane tam. No a na razie widzę, idzie koszenie. Zaraz podjedziemy, to zobaczymy jak. Ciany już są, myszy nam wyjadają. A się biją. Patrz, skubany zabrał. No ale ten, no dzisiaj jest tak trochę bardziej pochmurnie. Zobaczymy. Na razie zapowiadali deszcze, ale no teraz dzisiaj sprawdzaliśmy, to już ominie nas. Także no. Jest gęstszy olej wlany i miejmy nadzieję, że coś tam lepiej będzie. Powoli żyto już coraz suchsze się zaczyna robić. Miejmy nadzieję, że nie za suche będzie. No i kosimy, jakoś to idzie. Do przyczepy wlatuje, także no jest w miarę okej, mi się wydaje. Sieczkarnia to jako obci, ale wciągać wciąga, najważniejsze. Trochę się dopracuje tą sieczkarnię i powinno być dobrze, no bo wiadomo, z czasem jest najgorzej, no bo praktycznie wszystko na już powinno być zrobione. Nie ma czasu. No. Te przewody paliwowe mamy zamówione nowe. Kosztuje 50 zł za sztukę, także no 400 zł. Nie jest to duży koszt, a w tamtej sieczkarni też jak zrobiliśmy. O. No. No co jest? Aha, żeby szybszy bieg. No to weź spróbuj, no. No.
Teraz na 6,5 dajesz, czy jak? Czyli daję tak jak na trawie. A na trawie było jak? Na 10. Aha. Ciężko wchodzi, o? A na przykładnij go delikatnie? Szturchnij. O, weszedł. Ale teraz masz obydwa na... Weź na niższy bieg ten grupowy. Nie! Drugą wajchę. Czy teraz jeszcze szybciej jest? Ja pierdyka. No idzie szybciej, to na pewno. To teraz czy header nie rozwali? Obserwować, no co? Ogólnie gary jeszcze wiele szybciej idzie. No ja. Albo tu, albo na podbieraczu mniejszy bieg. Nie no, a co to ma za sens wtedy? Bo je, no ale ci się zaplątało. Cofnij może. Aha, nie cofnie. Do góry weź może? O. Tempem to chociaż coś byśmy dzisiaj zdziałali jeszcze. Się pali, o, ciśnieniowy. No nic, no trzeba jechać, no co zrobisz? A tu, jo? Dobra. Czekaj, czekaj, kurde. A.
radę. No i teraz ten header tak trochę szybciej zrobił. Zobaczymy, no trochę dłuższe kawałki są. No i sam mi zmienia. O, zaraz znajomy przyjedzie, będzie jeździł. To będzie robota. No robota powinna iść teraz. W miarę szybko może jeździć. No, jakby się nic nie stało, to może i nawet dzisiaj by się udało skończyć. Zobaczymy. Mam nadzieję. Bo tak to. Dobra. No i dobra, przez chwilę mnie nie było, bo z Perkoza przyjechał przedstawiciel. W sprawie tam rozrzutnika gadaliśmy. Tam zbierałem ofertę, ale wieje. No i trochę mi nasypali cztery przyczepy. Przez ten czas, no na szczęście była już prawie przerwa, także ja szybko zjadłem i teraz na przerwie idę to rozgarnąć. Żeby jakoś to było można ubić. O, dobra. Ogólnie teraz w miarę fajnie idzie, tylko no trochę się grzeje sieczkarnia. No i brat teraz trochę szybciej tym headerem kręci. No jest takie trochę dłuższe. No mam nadzieję, że to się jeszcze zakisi. Już w miarę suche jest. Ciężko będzie ujeździć takie. No nic, zobaczymy. Wiesz, co masz zrobić. No, jest już trochę później. Mamy tyle nazbierane. Ogólnie dwa przewody były walnięte znowu od paliwa. Chłopaki zrobili, bo już sieszkarnia całkowicie moc straciła. Trzeba było już strasznie wolno jeździć. Najpierw zauważyliśmy jeden przewód. No ale no co, z jednym przewodem już pękniętym jeździł i za dużo się nie działo. Zauważyliśmy, no chłopaki zauważyli, że drugi przewód też jest pęknięty. Wymienili i teraz pojechali zobaczyć. Też jadę ciągnikiem. Zobaczymy, czy coś to dało, czy nie dało. No i widzę, że nadal kopci jak wehikuł czasu. Normalnie jak jakiś pociąg węglowy. O ja. No tam pod tym filmem, gdzie się ta sieczkarnia nasza stara spaliła, tam mówili, że nie dziwota, bo złom. To jest złom. Tamta sieczkarnia była porównaniem do tej, to była igła. Chodziła jak nie wiem co. Silnik miała o wiele lepszy od tej. Bo tu zobaczcie jak kopci, kurde, zaraz się
to gówno nie zapaliło. Ja nie mogę, ale to kopcie. Ile jeszcze zostało do kuszenia? Nie wiem, czy to jest sens. Już tak się zastanawiam, żeby to żyto zostawić po prostu na ziarno i ziarno w taki gniotownik i w rękaw. Bo to, co tutaj jest, to jest niemożliwością. Ziarnka już ładne. Idealnie. Trzeba będzie odpuścić temat kiszenia i po prostu zmucić i zgnieść to ziarno i tyle. W rękaw będzie się dawać ziarno. Pimpek gdzie jest tam? No tak myślimy, że może przez turbinę kopci. Turbina do wyrzucenia może. Nie wiadomo. Nic. Trawa już też do zbioru się kwalifikuje. Lucerna już musiała być w tym tygodniu jakbyśmy skosili, to by nie było jeszcze aż tak źle, ale no. No i dobra, mamy wieczór. Ogólnie jutro prawdopodobnie będę wiedział, czy firma podejmie się remontu tego silnika, czy nie. I no jak się podejmie, to wyciągamy silniki, będzie kapitalny remont. I przy okazji zobaczymy, czy da radę tutaj zrobić też ten przy wiatraku tam resztę. No i będziemy próbować. Drugi pokos lucerny prawdopodobnie weźmiemy w usługi. No bo nie wiem, czy tak szybko im się uda zrobić ten silnik, czy w ogóle będą chcieli zrobić. Także no, zobaczymy. Dobra. No, na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę i do następnego.